Cześć, siłanko, witajcie, z tej strony Mafiasolec. Cześć, witajcie, z tej strony Brączek. I witamy was oczywiście na naszej polskiej wsi, po sąsiedzku. Zbrączył się, no dawno, dawno tej polskiej serii nie było, jak widzicie, lekkie zmiany. A mianowicie trafili się kupcy na mojego bizona. Ja też rozejrzałem się od razu za jakimś nowym nabytkiem. Poszukiwałem czegoś oczywiście z sieczkarią, no i oczywiście mi się udało. Bizon rekord, jak widzicie, Z058. Mam nadzieję, że będzie nam się sprawował i w dzisiejszym odcinku od razu sobie, o, jakaś tu kuna mi dzika przebiega, o, ty kurde frajerze. Będziemy go dzisiaj sobie testować. No ogólnie ta seria strasznie ostatnio cierpi, ale jak wiecie, no żniwo Mokrzynie Brączek trochę sobie pracuje. I dlatego też nie mamy kiedy tak naprawdę ponagrywać sobie coś więcej. Dobra, ja sobie tutaj podniosę tylko header i jedziemy dzisiaj w żniwa pszenicy, więc jak tylko dzisiaj Brączka dorwałem od rana, także mówię, od razu lecimy sobie nagrać. Zapraszam też do Brączka już jutro, bo prawdopodobnie tam też pojawi się polska wieś, jeśli tylko Brączek dziś będzie wieczorem. I też zapraszam na Roketa, bo dzisiaj sobie coś na pewno ponagrywamy. A Brączek, ty powiedz mi, co dzisiaj będziesz robił? Ja będę ciął pszenicę, słuchaj. O, no to widzę, że ostatnie, dzisiaj... Ostatnie dwa kawałki mi zostały i nagram sobie jeszcze właśnie odcineczek ze żniw owsianych. A tej pszenicy już nie będę nagrywał, bo mi się nie chce. No u mnie również tak samo zostały dwa ostatnie kawałki pszenicy do nagrywania. Tutaj muszę uważać, żeby w słup nie uderzyć. Dobra, idealnie wyjeżdżamy. Jak widzicie, no troszkę gabarytowy jest ten bizon, ale dajemy sobie radę, bo jak nie my, to kto? Miał być, wiem, teraz kulturalny odcinek, ale to wiecie, trzeba się jednak zebrać i już mam pomysł, tak, że Brączkowi wszystko poza nagrywaniem opowiem i jeżeli tylko Brączek w następnym tygodniu już jest szkoła i Brączek, o, siema, widzę sieczkarnię, tam demontujesz. Sumshot, a żeś na drodze postawił? Dobra, ja łąką pojadę. A, bo ty chcesz tamtędy przejechać, a ja postawiłem na wyjeździe. O, ja nie poobcinane drzewa, liście mi do kabiny porysowały i pewnie szyby już. Więc jeżeli Brączek w następnym tygodniu już będzie troszkę więcej czasu spędzał w domu, a powinienem, bo troszeczkę nauki pewnie mu dojdzie, już Brączek będzie się uczył? Nie, nie będziesz. To mam nadzieję, że sobie troszeczkę ponagrywamy. Będę się uczył. Dodaj gazu, stary, tylko spokojnie. Więc tak, my dzisiaj tniemy sobie nasieczkę. Także czekajcie, przycisk chyba numer 16. Wszystko idealnie działa. Ja oczywiście na samym też początku dziękuję Arkowi, bo gdyby nie on, to tego bizona by nie było. Jak się pewnie domyślacie, wszystko dzięki serii z jedenastki. Czekajcie, jak to jest z moim headerem. Czy ja mogę sobie popodnosić tu? Mogę. Dobra, tu sobie dostosujemy teraz. Wszystko ok. Dobra, możemy ruszać. Nasieczkę pójdzie, także będziemy trochę mieli też co robić w następnych odcinkach, jeśli chodzi o prace jakieś pożniwne. I będziemy sobie troszeczkę pracować. Jak widzicie, u mnie troszkę lepiej, żniwa nie jest tak mokra jak u Brączka. Niestety w Mokrzynie zapraszam tam do Brączka właśnie, jak ktoś nie oglądał, co tam się w Mokrzynie w ogóle dzieje. Powiedz mi, jak właśnie żniwo w Mokrzynie? Kończą, nie kończą? Jeszcze trochę? Koniec. Już koniec? Wczoraj żeśmy się napili. O, nie, no żartuję, nie piliśmy, ale żniw koniec. No to super, no to właśnie, że dobrze, że skończyłem, bo właśnie jak teraz byłem u chłopaków na Ksiące, to im opowiadałem, znają cię tam ogólnie, bo oglądają Mokrzyn i dziwili się, że jeszcze żniwa trwają w Polsce. Znaczy żniwa jeszcze nie koniec, jeszcze 70 hektarów gryki do koszenia jest, ale jeszcze chyba ze 110 wyki lnu, ale to tam wiesz. Niedługo to się śmiałem do Brączka, że niedługo w Mokrzynie to będą bawełnę kosić tymi forsznitami. Tylko przystawki dobre będą musieli nosić. Dobrze, że to nie jest ich, nie? No, także no, no ale ich już skoszone, tak? No to można powiedzieć, że zniwa, jo, zniwa mają zakończone. Znaczy jeszcze nie, jeszcze 5 hektarów gryki zostało. No, ale to już chyba pójdzie, no. To już powinno pójść. Ale pogoda dopisuje, nie? U ciebie no, teraz. No, teraz teraz cały czas ciepło. Znaczy ciepło, no 20 stopni, ale słońce cały czas, wietrzyk ładny. No, to co u ciebie napadało, to naprawdę, no i no pozazdrościć powiem ci, bo u nas jest taka susza, że niedługo trzeba orać, trzeba wjeżdżać w pole, a niestety, no nic nie będzie można zrobić, bo jest taka susza, że sąsiad coś próbował zrobić i co ty, nie ma mowy, nawet dwójką. No u nas też, teraz już talerzówki. No, orki zaraz będą. No wiesz, u was dopiero prace pożniwne ruszają, u nas już dawno wszyscy pokończyli. Poplony i nozaro będą schły, bo już schną. A propos tak właśnie prac pożniwnych, wczoraj właśnie Rafał z Kuboty do mnie dzwonił i 13 będą pokazać, znaczy no wiecie, Kubotę dostaję na testy, tak jak obiecywałem, wszystko będzie. Kubotka tam chyba ma być, jak na razie jest tam chyba 60 koni, może będzie troszkę większa, ale chcą właśnie 60 koni do trójki obrotówki, chcą to pokazać. Że Kubota właśnie taka mała da sobie radę, więc będzie ciekawie, będzie co potestować.
I jeszcze ma być jak ktoś z gazety, nie? Jak się dowiedział, że u mnie będą, będzie taka właśnie pokaz Kuboty, to on tam właśnie chciał o Kubocie, jak jeszcze się dowiedział, że u nas, to będzie jakiś tam wywiad ogólnie w gazecie. Nie wiem kto, nie wiem gdzie. Wszystkiego mam się dowiedzieć na dniach, jak właśnie Rafał przyjedzie i mamy tam rozmawiać na dany temat, co tam będziemy mieli pokazać na filmikach i w ogóle. Także no na pewno pojawią się jakieś vlogi, on mnie tutaj ściągło troszeczkę, pojawią się na pewno jakieś vlogi, pojawią się też jakiś film, mam nadzieję, ja pierdzielę latający bizon. Dobrze, lagów nie mam. Dobra, nie rozmawiajmy na ten temat, najważniejsze, żeby cię nie wywaliło, bo no już zresztą wiecie co jest z moim internetem, to już nie muszę wam tłumaczyć w każdym odcinku co to się dzieje. Właśnie Bączek, jak tam pierwszy dzień w szkole, bo dzisiaj sobota, cały tydzień żeś wychodził do szkoły, opowiedz, że w tak, byłem szybko zleciało, naprawdę. Bączek tak wczoraj właśnie przyjechał, ale ten tydzień szybko w szkole zleciał. No nie, no powiem ci, że fajna sprawa, bo tak, pierwszy dzień, no to wiadomo, czwartek, to tylko się poszło, zapoznanie co i jak, no piątek, no to wiadomo, jeszcze ten tydzień to będzie taki luzacki dość, bo zanim wiecie, te lekcje organizacyjne, jak to za moich czasów było, jeszcze będą. To i tak jest. Ja bym chciał tylko zapowiedzieć, że od poniedziałku dwa odcinki dziennie. No także, właśnie ja też miałem zapowiedzieć na tym odcinku z Adasiem i zapomniałem, że teraz wchodzi tak, że no wiecie, wcześniej były te odcinki normalnie za dnia, w sensie, że od rana wychodził jeden, tak nie wiem, godzina 10, a następny wychodziło tam o godzinie jakiejś tam, nie wiem, 17. Teraz troszeczkę się to zmienia, bo z racji szkoły nie chcę wydawać tego od rana, bo i tak na telefonach sobie nie pooglądacie. Także będziecie prawdopodobnie mieli odcinki o godzinie 15, jeżeli będę się wyrabiał. I będzie kolejny odcinek godzina około 20, 19, coś w tym stylu chcę sobie zaplanować. Mam nadzieję, że przez jakiś czas na razie mi się to uda. Teraz mi to nie wychodzi. Bo tak jeszcze ostatnio u Krzysia byłem, przykrywaliśmy pryzmę, to też mi tam troszkę zeszło, mam odcinek nagrany, także niedługo też jakiś vlog się pojawi. Ostatnio też byłem na Kiszące, no i niestety ten rok mi się nie udało nic nagrać ciekawego, troszkę się wkurzyłem, bo u Krzysia jak cięliśmy, było cięte troszeczkę, miało pozostawać to lepsze na ziarko tej kukurydzy, bo naprawdę w tym roku u Krzysia to takie pryzmy, że głowa mała powychodziła, więc nie potrzeba było aż tyle ciąć na Kiszonkę i ta ładniejsza, ładna taka została na ziarko. Dlatego też tak wiecie, obcinali trochę tu, trochę tam. I co ja zdążyłem przelecieć na lewo czy na prawo, tak złapałem 2-3 ujęcia i koniec. Także się wkurzyłem, pojechałem, mówię, nagram na pryzmie, a resztę ugram u Marcela. Pojechałem do Marcela i niestety akurat tak cieli pola, że wszystkie pola, wiecie, jak słońce było od tej strony, oni cieli od tej. Ja nie miałem wejść, bo tam mi kukurydza zasłaniała, więc nagrałem może z 15, nie no więcej, ze 30 ujęć, ale tutaj w błoto wpadłem. Ze 30 ujęć może ino nagrałem tylko... wiecie, tak pod słońce, bo to nie było sensu, bo to nic nie widać. Mówię, czasami fajnie, bo kontury są i w ogóle, ale tak to lipa totalna. Czekajcie, którym tu się otwiera WUE? Także w tym roku nie liczcie na jakiś fajny film, że... ty jakieś drzwi otwierasz, Krzyku? Nie. A słychać było? 60 ja, no bo otwierałem. A, no to co się nie przyznajesz nic. Dobra, my sobie teraz skoczymy tutaj, ino, o, jak taka sarenka, przez płot, dobrze, żebym się nie połamał. Czekajcie, przyczepy mam tutaj, także ja sobie pootwieram wrota. Świnie, ino, żryć dane, więc w tym roku... Ja ogólnie muszę przyczepę kupić. A no właśnie. To już, dzisiaj ci potrzeba? Już nie, chyba. Nie, no nie, dzisiaj jeszcze dam radę. Czekaj, pojedziemy sobie trochę 912, bo tak teraz rozkminiał, to my bardzo mało mamy odcinków właśnie z 912 moją. A nie, to jest 80... Czekaj, co to jest? Jaka 90? To jest 80 chyba. Wiecie, tak już ciężko ogarnąć, bo mam bardzo mało gram na tej serii. No nawet mimo oznaczeń, także. Ale to coś mi się tam kojarzyło, że 80 chyba. Także mam nadzieję, że z Brązkiem nadrobimy tą serię i w następnym tygodniu już pojawią się normalnie dwa odcinki, jak miało się pokazać. Także na pewno polecam sobie jakieś zbieranie bel, bo już nie chcę nagrywać prasowania na duże, bo nagrywałem kostki. Właśnie, ty co będziesz nagrywał? Duże czy kostki? Co? Belki, prasowanie. Duże najpierw. O, no to super, to u Brączka sobie zobaczycie prasowanie dużych bel. Ja sobie akurat poza odcinkiem wszystko tu poprasuję. Znaczy ja duże zrobię, ale małe też będę robił, nie? No wiem, no ale także chociaż sobie zobaczysz, nie? Bo wprawdzie, ej ty. A ja ci prasowałem, a nie, ty sam prasowałeś ten siano kiszonkę, nie? No. A, no to jo. To jedynie na siano kiszące sobie prasowanie dużych belek robiliśmy, ale to nie potrzeba. Słomę także sobie pozbieramy, poleci na pewno jakaś akcja wapno będę chciał, poleci sobie również jakiś gruberek.
Bo ty masz talerzówkę, a mam gruber, no. Także nie, ja mam i to, i to. A, no zobacz jaka burżuazja, nie? Kurwa, polski rolnik, a tyle rzeczy ma. A nie mam cyklopa, fajnie będzie kurwa. No to, a ty nie masz obła, nie no, masz obornik, ale niedużo, to ja ci będę musiał przyjechać ładować. O, no. Wyrobimy się, damy radę. Znaczy ogólnie ty, ty z obornikiem masz taką sprawę zrobioną, pamiętasz, nie? Że ty belki musisz przez oborę przewieźć i ci one znikają, wiesz, i ci daje to w zamian obornik, nie? A mogę kostki? Chyba nie, nie wiem, musisz sprawdzić, nie sprawdzałem tego Tigera, kurde, porąbało mi się. Nie sprawdzałem go na kostki, wiesz, a jak nie, no to kostki wrzucisz sobie na stodołę, a okrągłe polecą do ciebie na ten. W razie będziesz potrzebował więcej, to ja wtedy ci zapodam, nie? Ty, bo ja w sumie to tak teraz patrzę, że ja nie mam dużo pól nawet. Ja w przyszłym roku chyba rzepaku w ogóle nie będę siał. No, dużo pól nie mamy, więc jeden jak i drugi z nas. Ale ładnie sypie. Nie, obiecałem, naprawdę fajnie sprawdza się. Słomy będzie brakować w tym roku. Ty, powiem ci, dlatego że ja nie ciałem dużo nasieczkę. To co już miałem sprasować, to sprasowałem, powiem ci. Ja będę miał 3 pola do prasowania. Ty, no ja sprasowałem 2 na kostki. Kostki już zwiezione. I teraz miałem poprasowany, będę prasował, mam już jedno sprasowane, jedno mi zostaje tej na słomę. No, jedno na słomę mi zostaje, no chyba, że jeszcze jedno będę chciał ciąć, bo mam sieczkarnię założoną, już dzisiaj będę chciał. Czekajcie, hucha, przycisk numer 10? 10, już troszkę pamiętam, jak gram często, to już coś tam idzie zapamiętać z tej mojej kierownicy. Dobra, wjeżdżamy sobie tu trochę błoto jak Inomokszyn. A mnie zniosło, ja cię kręcę. Ja też. Dobra, i ciśniemy sobie, także no mówię, pokazy z Kuboty będą, także będą jakieś vlogi, będą filmy. Może jedynie teraz zlepię coś z żyta na główny kanał, nie wiem. Dziś zapraszam na vloga, bo takiego vloga sobie troszkę innego wydałem i widzę już tak ogólnie, że wam się spodobał. Bo wydałem vloga takiego, no vloga, odcinek z GoPro na głowie, ale nagrywałem sobie tak normalnie ujęcia. Wziąłem sobie drugą kamerę i poszedłem nagrywać, widzę, że wam się spodobało, także może częściej będą się takie odcinki pojawiać. Tak za kulis mniej więcej jak to wszystko wygląda, jak sobie nagrywam. Troszkę inaczej będę ustawiał kamerkę, bo dzisiaj była troszeczkę za wysoko. Ale to mówię, człowiek uczy się na własnych błędach. I na pewno poprawimy to w kolejnym odcinku. A tu jak mówię, no tu nam teraz prace pożniwne fajnie, że wchodzą. Także będzie jeszcze sporo roboty. Ale trochę mijaki zostawia, fakt, że bardzo dobrze jest ten header dopasowany i nie zabiera aż ponad, jak sami tutaj widzicie. Ludzie, możecie mi doradzić, jaką mam kupić przyczepę, bo nie wiem. A, no, a ty już nie miałeś jej kupionej u mnie na odcinku? Nie. No jak nie? A nie, ty powiedziałeś, że żeś ją sprzedał chyba, czy coś. No, że sprzedałem. A no tak, faktycznie, to możecie pisać właśnie w komentarzach. Co i jak, gdzie, do czego, po co, na co, jaką tam Brączek ma kupić przyczepę. Arek tu właśnie mówi, że bardzo fajnie udało mu się dopasować tu do sieczkarni. I to naprawdę kozacko wygląda, idealnie wylatują z tych tak jak to są naprowadzacze, nie wiem jak to się idealnie nazywa. Ale dość fajnie to wygląda. Brączek, jaki plan masz na poniedziałek? Ile godzin? 6? Nie, to nie tak tragicznie jak poniedziałek, a piątek nie miałeś? 6? No to powiem ci, że dobrze. Takie akurat początek, koniec tygodnia, jeszcze jak wrócisz dobrze w piątek, to ino ponagrywać na wieczór, co? Ale i tak się to pan pewnie, u was tak jest, że się zmienia, czy nie? Rzadko. A, u nas tak jest, że zawsze nam robią ten plan, bo robią, nie? A później i tak on się bardzo szybko zmienia, ale on się kawał. Znaczy ogólnie ja mam bardzo mało godzin w tym roku. Serio? Ja mam 3 razy 6, raz 7 i raz 8. No to poczekaj, ja miałem tak, 8. 8, 5, 8, 5. To w czwartej klasie? Nie, no w czwartej. A w trzeciej też miałem bardzo dużo. Powiem ci, że zawsze nam mówili, że o, będziecie mieli w trzeciej mało i to, ale nie, gówno prawda to było. Dochodziło no na jakieś dodatkowe, czy jakieś tam, wiesz, te WD-żety, nie WD-żety. Boże, ty na WD-żet chodziłeś? No, był WD-żet, pamiętam. No, u nas było przymusowe. Pierdolę. Bo to później się coś tam było na świadectwie, nie wiem, popisane coś tam było. Także no, u nas coś tam było, to także trochę godzin ja miałem, ale ogólnie tych matematyk miałem 7 chyba w tygodniu, polskich było 5, gegry były 4, także to samych już tych to mi się tam z 25 godzin robiło. A teraz WF-y doliczyć, religia i te inne przedmioty, naprawdę sporo tego było, ale ino po co wspominać szkoły, jak ja już mam skończone. Teraz jedynie może coś zaocznie. Pierdolę! Co tam? Nic. Domyślam się. Andrzeju, nie denerwuj się. Bizon mi z buzdy wyszedł.
Ty, ale ogólnie jestem ciekawy, ale już nie ma. Masz takie internetowe lagi, czy nie? Nie, właśnie nie. Mam lagi typowo bizonowe. Serio? No ciekawe, a może to nawet jeżeli masz swojego bizona i na MP, to on laguje. No tak, przez mojego laguje przecież. Aha, no to jedynie tak. Jak nie koszę jadę 60, to nie mam lagów. A, no to widzicie, no ja co mogłem zrobić, zrobiłem, bo zmieniłem tego bizona, bo już naprawdę, uwierzcie, że trochę nie chciało mi się, bo to tak lagowało, że dajcie spokój. To jest jakaś masakra, wiecie, jeszcze na swoim odcinku to tego tak nie widać, ale druga osoba to ma naprawdę przepichane. Ja się tam spałem, żeby nawrócić, to ja autopilota włączałem. Dobrze, mi tylko jedno pole zostanie. No, także akurat na odcinku sobie to skosisz i będzie idealo. Nie, ja mam nadzieję, że wam się spodoba ten odcineczek i bizonek. Również, że ta zmiana też fajnie wpłynie na tą grę, na tą serię, bo będę chciał jeszcze może, ale tylko, że ja mam mało. Będę chciał żniwa na ziarko, kukurydzy. Bym header sobie tutaj do Ino dokupił tylko i by mi tu się fajnie wszystko udało. Ale no nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Ja tego bizona też z racji teraz szybko wziąłem, bo no strasznie mi się podoba, nie ukrywam tego. I nie chciałem czekać, bo nie mam żadnej serii, a nowej serii nie zamierzam już robić, bo mam za dużo tego farminga. Teraz jeszcze właśnie dojdzie ten farm expert, o którym wam wspominałem. I tak jak już patrzę po YouTube, dużo ludzi właśnie to nagrywa wszystko. Dlatego też ja nie będę robił tego samego, ja sobie zrobię, uszykuję już serwer, będę miał pieniążki, wiadomo wszystko. Czekajcie, podniosę, wyłączę, zrobię sobie tylko sadowniczą serię i nic takiego innego, może jedynie jakieś ziemniaki, buraki raczej nie, bo tak jak jechałem sobie teraz ostatnio na Warszawę, tam ino wszyscy mają, czekaj, a tu żem nie źle dojechał, tam ino wszyscy mają albo sadownictwo, albo właśnie jakieś ziemniaki, coś w tym stylu, no gospodarki naprawdę fajnie wyglądają, kosteczka, przyczepki, no wszystko jest picabello, fantastisch. Naprawdę ładnie te gospodarstwa wyglądają, a czegoś takiego na kanale nie mam, bo mieliśmy z Fałenem robić właśnie taką mapę sadowniczą, tylko że to już oj dawno, dawno pomysł jest. No dużo budynków mamy porobione, ale to raczej te 17 bardziej będziemy się starali. I tak wiecie, akurat coś z sadownictwem wypadło, coś innego na kanał, myślę, że wam się spodoba, tym bardziej, że u Adasia naprawdę ta seria jest oglądana. Co nas bardzo cieszy, bo będzie MP, będzie MP. Brączuś też będzie miał tą grę, może się pochwalić. Tak, będę miał, gdzieś na dniach powinna mi przyjść. No także będziemy mieli praktycznie wszyscy, bo i widziałem, że Thanas już ma nawet, bo z Thanasem też się nie słyszałem z dwa dni, bo tak czasu zbytnio nie było kiedy nawet. Tylko tak na nagranie ostatnio co wpadliśmy i tyle. Dopiero może dzisiaj tak sobie wieczór posiedzę i jutro w niedzielę. I wreszcie coś ponagrywam, mam nadzieję, że też u Thanasa ruszy coś, bo wiecie, no ten internet, nie wiem czy już mu się naprawił, czy też nie, ale kartę już ma. Także powiedział, że wszystkie gry naprawdę mega, mega chodzą i od razu mu się zachciało nagrywać, także tylko czekamy na jego lepszy internet i no będziemy śmigać. No nie wiem co ja mam brączek robić, mam to duże pole owsa do sprasowania, a z tamtego co już mam sprasowane miałem tylko 4 belki okrągłe. Nie wiem, no tu obstawiam, i tutaj są jeszcze te belki, będą zielone. Zapomniałem, że z owsa są zielone belki. Dobra, wiecie co, ja sobie nie zetnę, to już poszło na sieczkę, to już poszło. Ja sobie zetnę tamto na słomę i troszeczkę okrągłych belek przywieziemy. Ty, myślisz, że 30 pociągnie tą sipmę do belek? Ale do okrągłych? No. Powiem ci, wiesz co? Nie wiem, ale tu chodzi, wiesz, no pociągnąć pociągnie, tylko tu chodzi o zbicie, wiesz? Uj tam. A no tak, jak się tam do siebie, to oby tylko zwieźć do domu, nie? Nie, bo fajnie wygląda i spróbuję na odcinku. A czy nie, no to widziałem jaki tu ciąg większe takie prasy i ten, tylko no mówię, tu chodzi o zbicie, no ale chmur dymu, nie, olej tam idzie jak. Może da radę, zobaczymy. Dać radę powinna, tylko no. Jak to tam lubi, nie? Czekaj, ty pościnałeś tu już pola? Albo bym przejechał przez twoje, albo dobra. I no ja przez swoje przejadę, tam też mam pościnane. A żem wcisnął tu w bizonie i działa. Ale ładna, ładna suma. Ogólnie muszę zrobić jakąś serię na bolu sobie V7, bo nie mam żadnej. No właśnie, my dlatego zrobiliśmy i powiem ci, tak się cieszę, bo jest mega, mega oglądana. Ta wiesz, po sąsiedzku, nie? Tak żałuję, że my tak późno z Adasią zaczęliśmy w ogóle tą serię, albo wcześniej nic nie wymyśliliśmy. Tam jest tak, nie? Że my jak wejdziemy, nawet może być późno, nie być tematu. Tam 30 minut to jest mało na odcinek, nie? Tam mamy tak zawsze coś się nawinie, bo wiesz, zawsze to się coś o jakichś tam głupotach pogada i w ogóle. Czekajcie, który to był przycisk? Włącz pokos słomy 16. O, dobra.
I no teraz będziemy wchodzić do kombajnu i będziemy kosić. Dobra, lecimy sobie znowu pszeniczkę na... Teraz poleci właśnie... Kurna, te gałęzie, powiem ci, nie poobcinane jest. O, dobra. Jak mi tam z tyłu wysypie wszystko. Szkoda właśnie, że wiesz, co jest fajne w tym Farm Expercie, że od razu jak wjedziesz, wystarczy, że w zboże czy w coś, nie? Cię, nie dość, że ci się wygniecie, nie? To jeszcze ci tak fajnie na boki to zboże, tak jakby się gniotło. Fajnie to dosyć wygląda, także no szkoda, że nie ma tego w farmingu. Nie wiem, jak jest właśnie wjeżdżaniem w drzewo, czy coś w tym stylu, czy tam się gałęzie odginałem, czy też wchodzą w kabinę. To trzeba wszystko zobaczyć. Dobra, jadę z talerzówką. Kurde, ja tak mówię, co ja klikam podnoszenie, on mi nie podniósł teraz, a ja miałem przestawioną funkcję na kombajn i dlatego. Aj no, wchodzą mi te liści, jak sami widzicie. Dobra, możemy przycisnąć 5 na godzinę, idzie prędko. A tym kombajnem się dość szybciej powinno kosić niż bizonem. Musimy to przerobić, ale nie jest źle, chociaż fajnie. To jest jakaś nowsza wersja, nie? Rekorda. Jo, no to już ten jest na tym, no, na New Holandzie robiony, nie? Kurwa, jaki burżuj. O, zobacz to. Wiesz, no trzeba prosperować troszeczkę. Ale tu żebym piękne ujęcie naprawdę po drzewach zrobił. Myślę, że jeszcze chwilę, bo nagrywamy, objadę sobie z jedno kółko. Przyjadę tu ciągnikiem, pojedziemy wykipować i starczy. Taki 26-7 minut odcinek chciałem zrobić, żeby był. Mówię, ostatnie żniwa, nie będę robił już więcej, brączek też, także miało być 3 żniwa, wyszły 2. Nie jest źle. Mówię, mamy strasznie mało pól, bo wiecie, tak jak Brączek coś tam nagrywa, coś tu się, ja inną pracę robiło, to już się żniwa każdy robi poza odcinkiem też, nie? Także troszeczkę to już nam poschodziło. Ale jakby było za dużo pól, to ta seria też nie byłaby zbyt fajna, bo teraz obrabiać te wszystkie pola. A tak sobie wyliczyłem, że mniej więcej na każdą pracę pożniwną, na każdym innym polu mógłbym coś robić, żeby wam się to też nie nudziło. I mam nadzieję, że wszystko mi się uda. Nie mogę się doczekać obornika, powiem ci. Bo ładowanie cyklopem no ostatnio w 11 naprawdę zrobiło furorę. Jestem ciekawy, jak w 15, czy to się nie będzie bugować, czy wszystko będzie idealnie chodzić. Jeszcze tym bardziej, że ja mam tego. A, tylko że ta, cyklop nie chodzi na myszkę. Zapomniałem. Cyklop chodzi na A nie, to powinno chodzić. Dobra, będziemy rozkminiać. Będziemy później rozkminiać. A nie, na numeryczną chodzi cyklop. To prawdopodobnie jest przełożone tak, jak i z 11. Będziemy na widu lecieć. Jo. A Łukaszka i Bartka masz tam ponagrywane, co? No to będzie, tam będzie gdzieś taki tylko 3-minutowy film, bo nie mam dużo. Bo widziałem Kacper, nie, Kacper Bartek wczoraj wrzucił zdjęcie. Jo, ale co ja u nich nagrałem, tylko zdjęcie mienia. O, szkoda właśnie, bo... Ale ważne, że z Mokrzyna masz 600, tak? Ujęć. 400. A, razyś mnie okłamał rano. Nie, nie wiem ile, 500? 500. Ja kiedyś tak miałem ze żniw nagrane. Dobra, tu jeszcze sobie oblecimy. Sobie tu dotnę, bo będę chciał się obrócić, żeby być już rurą wystawionym. I tak naprawdę to ja nie wiem, czy mi na przyczepę to wejdzie, dlatego ja zaraz podjadę tu. I będziemy wiedzieli, czekajcie, jak mi się to tam sypie. Szkoda, że lusterka mi tu nie działają. Dobra, i no cofnę. Poszło. Tu, zapraszam jutro mnie na odcinek. Ja już mówiłem, byłem lepszy od ciebie. I to tak czy siak zapraszam. No dobra, może to tam bić łapkę w górę, zostawić jak chcecie. Może być też dół, jak wam się nie spodoba, to tam zależy od gustu, są gusta i guściki. My otwieramy sobie ułę. Kurna, czekajcie. To była dyszka. Dobrze, przestawienie na kombaj, dobra. Jest kwit. Ogólnie tak ostatnio pracuję sobie nad dźwiękami z farminga. Chcę, żeby też było trochę tych dźwięków słychać, bo jak sami wiecie. No i no mi to w parze nie idzie. Jak nie, wtedy mnie jest ciszej słychać. Zależy też jaką porą to nagrywam. Ale długo wysypuje, ale no mówię, to jak i na tamten bizon. Dobra, te lagi to jednak nie są od bizonów. Nie? Nie, tylko przez twój jebany internet. A jak, ja co, jedziesz teraz tym ciągiem? Ja sobie talerzuję teraz i lagi jak to wyszło. No. Weź, a bizona wyłączyłeś? Tak. To nie wiem, no może. Trzeba byłoby kupować teraz na każdy ten serwer. Tylko że ja bym miał wtedy lagi jak cholera. Oj, tam na odcinki się przemęczymy, damy jakoś radę. 24 minuty, dobra, ja tylko dojadę sobie teraz, żeby mieć te 90 chociaż procent. I będziemy lecieć sobie potem. O, a nie, dobrze to moje pole, bo tak żmę, ale ci słomy nawaliłem na pole, ty. Ale nie to moje. Dobra, możemy sobie lecieć w Ursusa. No odpalił, no tak jak myślałem, nie zmieści mi się to.
Tu od ręki, kurna, dziod, jak to idzie. A co jest, po czym ty talerz, po rzepaku? No. A no jo. Ty, ominąłem przejazd, nie? Jaki przejazd? Przejazd na z tego. Wyjazd z pola, nie? Tak jadę, jadę, bo tu kurde przez krzoki, widzisz, nie poobcinane ani nic tu jest. Musimy się kiedy wziąć, którego roku. Powycinać to w cholerstwo, bo tu inno kombajnem ani nie przejechać idzie ani nic. Idź pan w cholerę. Dobra, nas skręcamy w prawo. Sypiemy i lecimy wykipować na klepicho. 60 stoi na podwórzu. Grażyna siedzi w domu. A co ona tam robi? A nie wiem, wiesz co, to pora śniadaniowa jest. Żeśmy wcześniej dzisiaj w pola wyjechali ogólnie. Ale pogoda dopisuje, zboże suche i no ciąć. O kurwa, o 8 rano żniwa. No. O, ale pod górkę ciężko. A co ty robisz teraz, powiedz mi? Ja? Podjechałem sobie tym, ale dobra, będę sobie tu teraz wysypywał. Nie chcę mi się już, bo i tak zanim ja to wyrenderuję, dzisiaj wrzucę, to już będzie bardzo, bardzo późno. Także co, ja wam dziękuję, kochani, serdecznie za uwagę. Do kolejnego odcineczka. Piszcie właśnie, co w kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się, cześć. Cześć.